Reiflux und André połączyli siły und ukradli Berło von Gumsi, der król der Knareni. Stary, kurna, jak kolesie przywołają Leptysa, to normalnie będą mieli mocy na maksa, jak nic. O, za tymi drzwiami jest skrót, dzięki któremu będziesz mógł ich dogonić. A teraz szybko, ruszaj. Fajni ci lekarze, ale jak takim zależy na czasie, mogliby trochę pomóc. No bo kurczę, jak rany. Jakoś nigdy nie ma chętnych do ratowania świata. Znaczy oprócz nas. Czy my mamy na to czas? Ha, te drzwi wyglądają mi na zaczarowane. Jak odgadnę zaklęcie, na pewno się otworzą. Hokus pokus? Lustereczko, powiedz przecie. Nie, to nie zadziała. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony IMC, a oto przed wami kolejny odcinek z Greyman 3 Hoodlum Havoc. Aktualny poziom jest to najdłuższy skrót i jak słyszeliście przed chwilą, musimy dogonić Refluxa i André, którzy połączyli siły i ukradli Berło tej królowej, o której dostaliśmy tą moc Leptysa, gdzie możemy zamieniać lumki z czarnych na czerwone, co oczywiście jest przydatne bardzo. A my musimy aktualnie zabrać but i musimy ten skrót oczywiście cały przejść. Jest to poziom pierwszy, gdzie nie ma kompletnie walk i z tego co mi się wydaje ostatni, gdzie będzie kompletnie z nikim walczyć. To jest mega, mega fajne. A mi bardzo dobrze idzie z tym butem, z czego jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. No i właśnie po raz kolejny nie mogę ostatniego strzału trafić. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Halo, bucie tutaj, uwaga! Mam cię, dobra! Udało się! Ten skrót, moi drodzy, jest to poziom, gdzie musimy przejść kilka poziomów zręcznościowych, kilka rzeczy zręcznościowych i dzięki temu będziemy mogli iść dalej. Tu mamy sekret, po to co pójdziemy. Tu sekret można zobaczyć, że tu jest, ponieważ nie ma odbicia w podłodze, jak widzicie. Jest tutaj szyba na dole, ale tutaj już nie ma. Natomiast tutaj jest normalnie. Okej. Okay. Bierzemy niebieską puszkę, idziemy na górę. Naszym zadaniem ogólnie jest zebrać wszystkie korony. Tak, bardzo, bardzo tematycznie z aktualnymi czasami, nie ma co. Dobra, postaramy się zebrać to i wyjść. Może zdążymy? Nie, nie zdążymy, musimy od nowa iść, okej. I ten poziom, w zależności od umiejętności mych, może przejść albo szybko, albo wolno. Mamy chyba trzy pary drzwi do otworzenia, jak pamiętam. Tak, musimy te drzwi otworzyć mimo wszystko. Globox myśli, że się otwiera jej zakręciem, takim zaczarowanym. Natomiast drzwi się otwiera po zebraniu wszystkich koron oczywiście. Czego Globox już nie wie. Okejo. I to będzie wszystko na pierwsze drzwi, ponieważ tu jest korona ostatnia. Cyk. Nie. Udało się! Wiedziałem, że mi się uda, ale jestem! A Globox myśli, że oczywiście on otworzył te drzwi. No i przypominam, że nie mamy... André ze sobą już. André teraz szpikuje z Refluxem, a Globox już go w sobie nie ma. Także do chwilka nie będziemy mieć, nie będziemy mieli desek. Musimy teraz tylko dorwać André i Refluxa. Bo oni tym Berłem, skoro to ma taką moc, może narobić naprawdę sporo szkód, co? Więc lepiej, żeby tak nie było. Tam były dwa szmaragdy, nam się licznik przekręcił, jeżeli widzieliście. Więc na luzie mamy 100%, jeśli chodzi o tą sekcję. Dobra, idziemy dalej. Co? To jeszcze nie koniec? I to ma być niby skrót? Dobrze, że wiem, jak się do tego zabrać. Tak. I te drzwi są smutne, mega, jak widzicie. Super kalifragilistyka spidaladousus. Może to zadziała. Okej, okay, co? O, teraz tak, to co my. Nieumiejętność w skakaniu i platformy. Dążymy tu? Zdążyliśmy, super. Tu jeszcze będzie sekret. Ogólnie w każdej sekcji, jeżeli dobrze pamiętam, jest sekret ukryty. Tu jest kolejny, mamy fioletową ścianę. W środku jest oczywiście szmaragd. Zdążyłem, ale jaja. Tylko teraz gdzie? W którą stronę? Tutaj. Mogę do kolejnych nie zdążyć już. Halo, niech się. O, właśnie. Dziękuję. Nope. Od nowa. Dobra. Na luzie. Na spokojnie. Dobra. No i oczywiście te sekcje będą coraz dłuższe. Tam mieliśmy tylko powiedzmy jeden pokój. Tu mieliśmy
do ogarnięcia. Tutaj będziemy mieli tego więcej. Ale jak widzicie, jest to poziom mega przyjemny. Jest to poziom na odtężenie, moim zdaniem, popusy i krajanów. Albo na zdenerwowanie, bo nie mogę karać po platformach. Jedno z dwóch. Dobra, nie to się okaże. No i nie zdążę po raz kolejny, bo spadłem. Jeżeli będą tutaj cięcia, to będą cięcia. Znacie mnie, powinniście wiedzieć, że jeżeli mi coś nie wychodzi, to tnę do momentu, w którym mi wychodzi, żebym wyglądał fajnie. No i tu mogłem wskoczyć, teraz nie wskoczę. Dobra, może jeszcze zdążę, może jeszcze zdążę. Powinienem przynajmniej, kaman, dobra. Nie! Kurde, tu był moment dobry na to. Oh, come on! Dobra. Udało się. Mamy wszystko tutaj. I teraz jest taki bajer. Zobaczcie, mamy niewidzialną platformę, na którą oczywiście możemy wskoczyć. Mamy odbicie w podłodze i musimy tym odbiciem manewrować, żeby tutaj wskoczyć. To jest mechanika bardzo ciekawa. Okej, okay, wskakujemy. Tutaj idziemy dalej portalami. Tu są kolejne platformy niewidzialne. Bo tu je skoczymy aktualnie. Czemu kamera jest z boku? Kamera jest z przodu. Nic nie widzę. Dobra, okej. Cyk, korona. Korona. I korona. Pięknie. Na dole nie ma, na dole nie ma. Okej, to idziemy teraz tu. Spójrzcie. Ciężko jest ogarnąć, jak to działa, szczerze. Czasami. Czasami. O, właśnie. Fuck. Bo to jest odbicie lustrzane, tak? Więc. Jak idziemy do przodu, tutaj to idziemy do tyłu na platformie i to jest dziwne. Dobra, idziemy teraz tutaj i będzie ostatnia sekcja. To jest moja najmniej ulubiona sekcja, ponieważ te platformy mnie czasami ostro irytują. A ja nie lubię być irytowany. Tylko muszę się wrócić teraz. O nie, chyba spadłem. Nie spadłem, jest git. Ale to jest dziwne, mój Boże. Po tych latach wszystkich dalej to jest dziwne, dalej tylko powiedzmy, że nie ogarniam. Dobra, i teraz tamtą i to będzie wszystko. Dobra, sukces. I teraz po drodze mamy odbicie wyjścia, tu nie mamy wyjścia, skaczemy, jest wyjście. Bum! Tu! Pięknie. I drzwi są uśmiechnięte i się otwierają. Łatwo, ale udało mi się. Oj, Globox, Globox. Co mam ci powiedzieć? Jesteś debilem. Ja zwalam całą robotę, a i tak cię kocham, bo jesteś zajebisty. Wystraszysz mi robaczka, dziadu jeden. Tu jeszcze gdzieś obaczek jest niebieski, tutaj. Da się ich zebrać na raz, jak najbardziej, ale jest to ciężkie. Okej, okay, druga sekcja z głowy. Ten poziom może być bardzo szybki, odcinek może być bardzo krótki. Zapraszam po raz kolejny, pięknie. Zobaczymy, czy na następnym, na ostatniej sekcji teraz będziemy mieli 100%, bo tutaj jeszcze nic 100% nie miałem. Ten skrót wcale nie jest taki krótki. Zawsze miałem 99%. I znowu wszystko na mojej głowie. Tak, Globox, jak zwykle. No, ten płyta jest najfajniejszy, to będzie mi się zawsze podoba. Chociaż te... Lustereczko, powiedz przecie... Uśmiechnięte drzwi też są mega fajne. Okej, okay, to będzie mieli bardzo fajny sekret zaraz. Także... bardzo chętnie wam go pokażę. Dobra, hopla. Tam jest zobaczek, jak go zbierzemy później. Te korony na lewej też zbierzemy później. Wszystko musimy odblokować najpierw, wiecie? I tu mamy korony. I tu będziemy mieli sekret zaraz, uwaga. Strzelamy w to z całej siły. Otwiera nam się tutaj sekret. Za tym obrazem, tym muralem, co tutaj jest. Dawaj. Oki. Idziemy teraz tu na dół. Nie klikamy tego na razie, bo to jest niepotrzebne. Tam powraca z pierwszego poziomu właśnie takie platformy. I uwaga, panie i panowie, wchodzimy tu. I tutaj mamy pomnik Lee z Raymana 2. Mega fajny widok. Tam jest, ale Raymana 2 jeszcze będą w tej grze. Ale mimo wszystko bardzo miło jest zobaczyć Lee w tej grze. Że twórcy mimo wszystko pamiętają, że hej, był Rayman 2 i był zajebisty. Więc bardzo miło widzieć, że twórcy pamiętali o tym. Naprawdę miło. My sobie trochę przyspieszymy. Oj, pięknie. No i teraz mamy... O, zbierz to! Parę pokoi do odwiedzenia. Tutaj na dół, tutaj w moje lewe aktualne. Tu przed nami mamy. Tutaj mamy, wszędzie mamy do odwiedzenia, także... A tam czas jeszcze idzie. Boże, jak tu wyprzedziłem. Dobra, zbieram to w ten sposób. Tak, tu wejdę od razu. 3 korony zbiorę. Fok.
sekundę. Dobra, to mam załatwione. Idziemy przez ten poziom jak burza, tak mi się wydaje przynajmniej. Takie mam uczucie, że idziemy przez ten poziom jak burza. Mogę się mylić. To wiadomo. Tu zbieramy korony. Idziemy sobie na dupę tylko robaczka od razu, żeby go nie zapomnieć. Mimo, że go słychać bardzo dobrze, to i tak go zapomnieć nie chcę. Dobra, tu mamy zrobione. Tu na górę jeszcze będziemy musieli przejść. Najpierw załatwimy wszystko tutaj na dole. Czyli zamiast z tym tu, to tutaj, okej. No i tu nam oczywiście też powraca z pierwszego poziomu to, co ćwiczyliśmy z Murphy'm, czyli strzały na boki. Tylko tutaj zamiast do góry, to idziemy do przodu. Za młodu nie potrafiłem tego zrobić. Totalnie. Teraz jak widzicie, mój Boże, to jest bardzo proste. No i jak widzieliście, na każdej sekcji mieliśmy, o god damn, mieliśmy sekret zrobiony, więc mamy, jeśli chodzi o sekrety, nie musimy się już martwić, bo nic tu nie będzie już sekretów. Tu sobie zjedziemy. I idziemy do ostatniego miejsca, czy przedostatniego? Jak to tu wygląda? Ostatnie. Tak, nie ma gdzie tu chyba nic więcej. Wow, amen. Dobra, teraz musimy iść tutaj. I szybko tu, w ten sposób. Ja chcę te korony wszystkie zebrać naraz, bo się to nigdy nie udało. Może teraz się uda. Bo ja czasami potrafię być gnojem. I się łamać platform na przykład. Dobra, udało się sobie. O nie! Dobra, udało się. I w tym momencie mamy sukces i poziom skończony. O, god damn! Poziom skończony byśmy mieli, gdybym tu nie wpadł. Teraz muszę tędy wyjść. No nie. To zdarza się. Okej. Okay. No i widzieliście, to był poziom bardzo, bardzo przyjemny. Bez żadnych niesnasek, bez żadnych walk, bez niczego. Mega, mega przyjemnie. Możemy teraz wracać do naszego niebieskiego przyjaciela i zakończyć poziom i iść na kolejny. Nie, co się stało właśnie. Abrakadabra! Abrakadabra, drzwi otwarte. Pięknie. Globok się cieszy, bije brawo. Nie wiem czemu bije brawo nam, skoro to niby on otworzył, prawda? Ha, ha! I kto jest mistrzuniem w kwestii drzwi? Ha? Ja. Ej, Rayman! Fart, że ci pomogłem z tymi drzwiami, co? Ale nie dziękuj, skąd? Globok, gdybym ci nie lubił, to byśmy się pokłócili. No i to był najdłuższy skrót, ponieważ to wcale nie był skrót. Jeszcze mnie zawsze interesowało to u góry, widzicie? Bo na Globoxa na przykład nie mogę wskoczyć, a chętnie bym w to strzelił. No ale się nie da. Może to coś się zrobiło. Proszę, mamy robaczka jeszcze, tego zbierzemy. Globox, nie, bo go wystraszysz. Okej, to jeszcze była świnka, czy mi się zdaje? Nie, nie było to świnki. Okej, to tyle, moi drodzy. O, spóźniłeś się! Reflux und Andre już tutaj są! Jak im się, kurna, stary, uda, kurna, przywołać leptysa, to, kurna, cały normalnie świat ma, stary, przerypane. Przerypane. A, weź tę łódź i goń ich! Dobrze. Jest! Mało się zapracę. Pięknie. Dzisiaj jest dobry dzień. I to by było na tyle, moi drodzy, z tego odcinka. To był, moi drodzy, najdłuższy skrót. Ja będę się z wami żegnał. I zapraszam wam oczywiście na kolejny film. Trzymajcie się, nadal, cześć, pa i do zobaczenia w następnych filmach. Zajmę na 3. Maleńki Andy, płyniemy do ciebie. Pa, pa.